Zaczynamy od kolejnego nielegalnego składowiska odpadów i interwencji strażaków. Tym razem w miejscowości Paniówki w powiecie gliwickim. Sprawą zajmuje się już prokuratura, a my byliśmy na miejscu. Paweł Jędrusik. Zgłoszenie o wycieku niebezpiecznej substancji strażacy otrzymali około godziny 10. Miało dojść do rozszczelnienia jednego ze zbiorników w miejscu składowania odpadów. Rano dowiedziałem się, że jedą w te miejsce straże z Gliwic, z Paniówek, więc udałem się w to miejsce i właśnie dowiedziałem się tutaj od panów ze straży, że tutaj jest tyle zbiorników. Mieszkańcy mówią, że o składowisku odpadów w tym miejscu nie wiedzieli. Dowiedzieliśmy się przez przypadek tak zupełny. W dniu wczorajszym ja wezwałem przez 112 Straż Pożarną, ponieważ dusił nas jakiś dym, zapach, który gryzł w gardło, bolały głowy. Przyjechała Straż Pożarna, jedna, druga poinformowała nas, że nie ma żadnego zagrożenia, że prawdopodobnie jest to oprysk z pola. Natomiast na grupie na Facebooku ludzie zaczęli rozmawiać, dyskutować. Jedna z mieszkanek przyznała, że wie, że jest taka sprawa. Poinformowała nas o tym, że znajduje się tu takie składowisko odpadów. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, potwierdzili, że w jednym ze zbiorników jest rozszczelnienie o średnicy około 0,5 cm. Wyciekło z niego około 100 litrów substancji. Dokonany pomiar tej substancji, która wyciekła, wykazała substancję ropowochodną. Na miejscu została wezwana specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, której zadaniem było zabezpieczenie tego zbiornika i przelanie tej substancji z tego uszkodzonego zbiornika do zbiornika, który został tutaj podstawiony przez zarządzanie kryzysowe z gminy Gierałtowice. Jak informuje Straż Pożarna, to nie pierwsza interwencja w tym miejscu. Podobna miała miejsce w 2019 roku. Z kolei gmina Gierałtowice informuje, że od 5 lat sprawą zajmuje się prokuratura. Do sprawy wrócimy jutro.